teraz będzie wykład systemów monetarnych. Będzie on rozwinięciem w zasadzie wykładu Łukasza na temat podstaw teorii pieniądza, które teraz będziemy trochę rozszerzać. Część zagadnień się powtórzy, część zagadnień właśnie będzie rozszerzona. W programie były reżimy monetarne. Tutaj trochę zmieniliśmy tytuł. Zawartość w zasadzie pozostanie ta sama. Tak, więc dlaczego w zasadzie ważne jest, z jakiego systemu monetarnego korzystamy, jaki system monetarny istnieje? Znaczy, po pierwsze, co już też było podkreślane na poprzednim wykładzie, no pieniądz funkcjonuje też chociażby jako miernik wartości, jednostka rozliczeniowa, środek wymiany. Jest wiele zastosowań pieniądza, które tak w zasadzie umożliwiają rozwój gospodarczy i akumulację kapitału, ponieważ wyobrażając sobie jakiegoś przedsiębiorstwa, on musi w pewien sposób planować przyszłość, planować w jaki sposób zużyje dane zasoby, jak je zaangażuje, w związku z czym to wszystko wyrażone jest w jednej wspólnej jednostce w pieniądzu, który stanowi krwioobieg całej gospodarki. Dla odpowiedniego systemu monetarnego ważna jest też stabilność systemu finansowego. Kiedyś było to bardziej też skomplikowane zagadnienie, ponieważ mieliśmy na przykład wielu emitentów waluty, nie funkcjonowała jedna waluta w obiegu. W związku z tym nie było takich zagrożeń systemowych, ponieważ na przykład upadek jednego emitenta niekoniecznie pociągał za sobą upadek drugiego emitenta, który na przykład okazał się niewypłacalny. Natomiast teraz to wszystko jest w zasadzie bardziej połączone. W związku z tym zwiększyła się też rola rządu jako właśnie tego emitenta i gwaranta waluty, ale także została ta rola rozszerzona także do pewnej odpowiedzialności za stabilność systemu finansowego. Przede wszystkim teraz przez to, że ten pieniądz niejako został zmonopolizowany, skutkiem tego jest to, że również pieniądz ma charakter bardziej inflacyjny, ponieważ jeśli też już myślimy w kategoriach inflacji jako redystrybucji pewnej siły nabywczej od kredytodawców do kredytobiorców, to największym dłużnikiem w zasadzie jest rząd, tak? Więc ta siła nabywcza zostaje niejako redystrybuowana. W związku z tym jest pewien proinflacyjny charakter zawarty w tym, że emitentem waluty na przykład jest bank centralny, kontrolowany właśnie przez instytucje rządowe. Tak, więc jeszcze krótko pasowałoby sobie usystematyzować, jakie w zasadzie mamy rodzaje pieniądza, czym w zasadzie pieniądz jest. Więc tutaj mamy takie dwa podziały, na pieniądz w wąskim znaczeniu i substytuty pieniądza, które razem właśnie tworzą pieniądz w szerokim znaczeniu. Skupiając się może na razie na tej lewej części, pieniądz w wąskim znaczeniu, więc mamy na przykład pieniądz towarowy. Tak jak Łukasz opowiadał wcześniej na wykładzie, wcześniej funkcjonowały w zasadzie waluty oparte na pewnej wadze kruszcu. Najczęściej było to złoto lub srebro. W związku z czym nawet te pieniądze uosabiały pewną wartość same w sobie, ale także miały pewną wartość wymienną i funkcjonowały jako jednostka rozliczeniowa. Mieliśmy walutę złotą, która służyła rozliczeniom i transakcjom. W obecnym systemie monetarnym funkcjonujemy w zasadzie w obrębie pieniądza pustego. To znaczy, teoretycznie ten pieniądz jest oparty właśnie na wyprodukowanych dobrach i usługach, jednak za tym roszczeniem wyrażonym na banknocie nic nie stoi. To już jest nasza ostateczna jednostka rozliczeniowa. Podczas gdy w pieniądzu towarowym, na przykład posługując się monetami złotymi, korzystaliśmy z tego kruszcu zawartego w takiej monecie jako pieniądza towarowego. Jest też właśnie pieniądz kredytowy, tutaj go trochę wyszerzyłam, ponieważ w zasadzie nie ma już takiego istotnego znaczenia. Znaczy przykładem w zasadzie takiego pieniądza mógłby być na przykład greenbacki, które były emitowane w zasadzie w czasie wojny secesyjnej, gdzie po prostu one symbolizowały pewne roszczenie do pewnej ilości kruszcu. Jednak nie było to roszczenie spełniane od razu. Trzeba było po prostu poczekać, aż będzie można zrealizować dane roszczenie w kruszcu. Oprócz pieniądza mamy też substytut pieniądza. Czyli tutaj w zasadzie najważniejsze są w zasadzie certyfikaty pieniężne. To znaczy, deponując pewną ilość złota, możemy otrzymać pewną notę, która reprezentuje nasze roszczenie do tego zdeponowanego złota. I jest to 100% pokryte. To znaczy, nie dochodzi do żadnej dodatkowej emisji. Funkcjonuje to w zasadzie na zasadzie bardziej domu składowego. Czyli przychodząc z tą notą po nasze roszczenie, nasze zdeponowane złoto, uzyskamy je w całości.
Jest istotna różnica właśnie pomiędzy certyfikatami pieniężnymi a środkami fiducjarnymi, w przypadku których nie ma takiego pokrycia. To znaczy deponując daną ilość złota, na przykład ten dom składowy może zacząć emitować noty, których roszczenia przekraczają ilość deponowanego złota. Wtedy następuje właśnie kreacja kredytu i w zasadzie te niepokryte depozyty i banknoty nie są od siebie odróżnialne. To znaczy to nie jest tak, że jest oznaczony banknot, za pomocą którego w stanie jesteśmy wypłacić cały ten kruszec, a nie jest też oznaczony banknot, którym na przykład nie uzyskamy już tego zdeponowanego złota. Oprócz właśnie niepokrytych depozytów banknotów są jeszcze pieniądze zdawkowe. No i tutaj w zasadzie można podać przykład, na przykład monet miedzianych, które na przykład funkcjonowały także przy okazji obowiązywania standardu waluty złotej czy srebrnej. Ponieważ z reguły było tak, że po prostu większość tej waluty funkcjonowało na przykład w obiegu kupieckim, znaczy funkcjonowało właśnie do handlu, a monety miedziane, których wartość w zasadzie nie była odzwierciedleniem użytego do ich wytopienia metalu, opierały się w zasadzie tylko i wyłącznie na tym, jaką wartość ma moneta złota czy srebrna, w związku z czym był to pieniądz taki pomocniczy, zdawkowy. No i tutaj też była świetne praktyczne przykłady funkcjonowania prawa Kopernika Greshama, ponieważ bardzo często było tak, że w zasadzie cała waluta, wszystkie monety złote i srebrne funkcjonowały właśnie w obiegu handlowym, to znaczy najczęściej posługiwali się nimi kupcy. W związku z tym do codziennej transakcji korzystano z coraz większej ilości miedziaków, czyli tych monet zdawkowych, i trzeba było ich coraz więcej po prostu produkować, bo cały po prostu obieg się rozszerzał i wymagał bicia coraz większej liczby monet miedzianych, co tworzyło w zasadzie coraz większe problemy. Co jest jeszcze istotne, to w przypadku na przykład tych substytutów pieniądza możemy mieć do czynienia z pewnym dyskontem, które odzwierciedla zaufanie do emitenta. To znaczy, jeśli zdeponujemy na przykład 100 jednostek złota u zaufanego emitenta, który na przykład powszechnie uważa się, że jest odpowiedzialny, nie dokonuje na przykład nadmiernej kreacji pieniądza, czyli na przykład nie wydaje więcej not dłużnych na tę liczbę złota niż rzeczywiście ma w swoim skarbcu, to w takim wypadku dyskonto nałożone na te noty będzie bardzo niskie. Będą w zasadzie wykupywalne po w zasadzie cenie nominalnej. Natomiast jeśli istnieje ryzyko niewypłacalności, najprawdopodobniej będzie nałożone, to znaczy, że emitent tej noty w zasadzie funkcjonuje w oparciu o rezerwę cząstkową, czyli emituje środki fiducjarne, które nie są w całości pokryte. Najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia też również z pewnym dyskontem nakładanym na wykup tej noty. To znaczy, jeśli ta nota będzie funkcjonowała w rozliczeniach jako substytut po prostu wymienianej ilości złota, to będzie miała nadaną wartość mniejszą niż analogiczna liczba jednostek złota użyta do rozliczeń. Środki fiducjarne w zasadzie miały, przez to jak funkcjonuje obecnie system bankowy, oparty właśnie na środkach fiducjarnych w zasadzie tak mniej więcej 100 lat temu, jak jeszcze mieliśmy właśnie standard częściowo złoty. Na pewno widzieliście takie słynne obrazki z kolejkami przed bankiem. Tak? Ludzie ustawiali się przed bankami, żeby po prostu wykupić pieniądze, wykupić, zrealizować swoje noty. To wynikało właśnie z tego, że ci, którzy zgłosili się pierwsi, jeszcze byli w stanie po prostu wyciągnąć zdeponowane złoto, ale potem już nie starczało wypłat na wszystkich, w związku z czym następował run na bank, ponieważ ta panika bankowa stawała się samospełniającą się przepowiednią. Dobra, to tak tylko w ramach przykładu, ponieważ tutaj w zasadzie, po pierwsze widzimy, tutaj są trzeci w zasadzie też, to wszystko to są dolary, jednak te dolary nie reprezentują tego samego roszczenia. Znaczy po lewej mamy w zasadzie certyfikat pieniężny, tam widać po lewej jest gold certificate, czyli teoretycznie przedkładając taki banknot do wykupu powinniśmy uzyskać ilość złota wyrażoną po prostu przez ten banknot. W drugim przypadku na środku mamy przykład greenbacka, czyli to jest ten pieniądz kredytowy. Właśnie to jest w zasadzie IOU do dolara, czyli obietnica wypłaty pewnej ilości złota w przyszłości, czyli w tym wypadku właśnie to 5 dolarów. Trzeci przykład to jest akurat prywatny certyfikat pieniężny na 20 dolarów, ponieważ w zasadzie wcześniej również prywatne banki mogły emitować takie banknoty.
I dalej kolejne przykłady. 20 funtów to jest ery w zasadzie szkockiej wolnej bankowości. Znaczy to 20 funtów to najprawdopodobniej właśnie był właśnie środek fiducjarny, niepokryty banknot, ponieważ banki wtedy funkcjonowały na zasadach wolnych bankowości. To znaczy, że emitowały więcej tych not niż naprawdę miały zdeponowanego złota. W związku z czym tak naprawdę dopóki wszyscy ludzie posiadający te noty nie zgłosili się do wykupu, wszystko funkcjonowało sprawnie. Jeśli nagle jednak wszyscy chcieliby zrealizować roszczenie stojące właśnie za banknotem, to wtedy bank musiałby ogłosić upadłość. Na środku jest w zasadzie obecny dolar, który już nie reprezentuje roszczenia do w zasadzie żadnego kruszcu. Jest pieniądzem pustym, ponieważ co za nim stoi, to wyłącznie zaufanie do emitenta. Gdyby nagle wszyscy stracili zaufanie do rządu Stanów Zjednoczonych, do Fedu, to najprawdopodobniej ten świstek papieru byłby bezwartościowy. Co najwyżej można było wytapetować sobie nim pokój i niewiele więcej, ponieważ sam papier jest w zasadzie bezwartościowy. Gdzie w przypadku na przykład pieniądza kruszcowego, co było istotne, jego wartość nie mogła spaść do zera, ponieważ nawet jeśli nie było już tej wartości wymiennej, to ceniony był na przykład sam metal i jego zastosowanie chociażby do produkcji ozdób, tak jak to jest teraz, kiedy już w zasadzie złoto nie jest wykorzystywane jako pieniądz. I trzeci przykład to jest moneta miedziana rzymska. Ona w zasadzie też funkcjonowała jako pieniądz zdawkowy, to znaczy brała swoją wartość tylko i wyłącznie z tego, że przeliczano ją na pewną ilość pieniądz złotych i monet złotych i srebrnych, a nie brała swojej wartości z zawartego kruszcu, który w zasadzie posiadał niższą wartość niż nominał wybity na miedzianej banknocie, na miedzianej monecie. Dobra, to już omówiliśmy pokrótce te rodzaje banknotów, to teraz podstawowe różnice pomiędzy pieniądzem towarowym, czyli opartym najczęściej na kruszcach, a pieniądzem pustym, czyli tym stosowanym obecnie. Więc przede wszystkim w przypadku pieniądza towarowego mieliśmy ograniczoną podaż, ponieważ istnieje ograniczony zasób złota na świecie. W związku z tym inflacja była raczej dosyć ograniczona z tego względu. Raczej spodziewalibyśmy się tutaj warunków deflacyjnych ze względu na to, że nie spodziewamy się drastycznych skoków podaży pieniądza. Znaczy pewnymi wyjątkami było tutaj na przykład kilkuprocentowa inflacja w Hiszpanii, która nastąpiła po tym, jak odkryto Amerykę i odkryto tam po prostu bogate złoża w Ameryce. Była to sytuacja dosyć szczególna, jednak nawet wciąż nie była porównywalna do inflacji, którą obserwuje się przy zastosowaniu pieniądza pustego. Natomiast pieniądz pusty nie ma technicznych ograniczeń podaży. Znaczy pewne ograniczenia pewnie są, znaczy chociażby, nie wiem, zasób dostępnego papieru czy szybkość prasy drukarskiej, jednak są one na tyle odległe, że w zasadzie jest to tożsame z brakiem ograniczeń do tworzenia po prostu pieniądza. Przy pieniądzu towarowym wartość nie może spaść do zera, czyli wyobrażając sobie po prostu to, że nagle ludzie, tak jak w sumie ma to obecnie teraz, ludzie decydują zaprzestać się rozliczania po prostu w złocie jako w pieniądzu, to złoto ciągle jest wykorzystywane, ma wiele zastosowań, jest używane do chociażby właśnie wyrobu biżuterii. Niektórzy ludzie po prostu cenią go ze względu na właściwości jako metalu, a nie niekoniecznie z tego, że po prostu funkcjonował jako pieniądz. I tak też było kiedyś. Na przykład można było przechowywać oszczędności właśnie w kosztownościach, ponieważ w razie czego łatwo było, można było przetopić metal z powrotem na w zasadzie i wybić z niego monety. W przypadku pieniądza pustego wartość może spaść tutaj też w zasadzie prawie do zera. Mieliśmy przypadki znanych hiperinflacji, na przykład Zimbabwe, Wenezuela, gdzie słynne na przykład hiperinflacja w Republice Weimarskiej, gdzie w zasadzie pieniądze wozi się taczkami, ponieważ ciężko w zasadzie uważać, że spełniają już wtedy swoją funkcję rozliczeniową. Po prostu ich wartość jest zbyt mała ze względu na drastyczne zwiększenie podaży i najczęściej po prostu do dróg. Więc w zasadzie to drugie też ma swój związek z pierwszym. Okej, dlaczego w zasadzie pozbyto się złota jako pieniądza? Część osób podnosiła, że po prostu za dużo to kosztuje nas, aby korzystać ze złota na przykład jako pieniądza, czy nawet ze srebra, ponieważ kiedyś był standard metaliczny, w niektórych gospodarkach w ogóle korzystano tylko z srebra. Więc właśnie dlaczego po prostu pozbawiać złota i srebra tylu alternatywnych zastosowań? Ponieważ możemy sobie wyobrazić, że w sytuacji, kiedy korzystamy z tego jako pieniądz, ktoś chcący wykorzystać złoto czy srebro przemysłowo musi zapłacić o wiele wyższą cenę za wykorzystanie złota czy srebra niż w przypadku, gdy złoto czy srebro nie jest pieniądzem, gdzie przedstawia relatywnie mniejszą wartość.
Przy pieniądzu pustym w zasadzie takich ograniczeń nie ma, ponieważ ponownie no, kwestia w zasadzie tuszu drukarskiego, banknotu czy tarasy w zasadzie to i tak jest cyfrowe dopisywanie na koncie, no to w zasadzie koszt jest wręcz znikomy. Marginalny po prostu koszt każdej dodatkowej produkcji, każdej dodatkowej jednostki pieniądza jest w zasadzie bliski właśnie zeru. Przy pieniądzu towarowym też ciężko było w zasadzie mieć kontrolę całościową nad pieniądzem w obiegu. To znaczy, w sytuacji, gdy na przykład okazywało się, że wszystkie inne sektory gospodarki stają się mniej zyskowne, być może na przykład stało się opłacalne akurat wydobycie złota. Był pewien mechanizm kontroli w tym zakresie i też ciężko było na przykład skupić cały zasób złota, tak żeby po prostu to wszystko było pod kontrolą jednego emitenta. Przy pieniądzu pustym mamy emitenta, jakim są największe banki centralne, które w zasadzie odpowiadają za podaż całej waluty i starają się ją kontrolować. Jest wiele mechanizmów, dzięki którym to może działać lepiej lub gorzej, ponieważ mamy właśnie kreację pieniądza też przez banki komercyjne, ale generalnie ta kontrola nad całym zasobem pieniądza jest dużo większa. No i też, co już było podkreślone, właśnie pieniądz towarowy przez tą ograniczoną podaż raczej będzie się kojarzył z mniejszą inflacją lub wręcz deflacją. Natomiast pieniądz pusty charakteryzuje się tym, że jest bardziej inflacyjny. Również przez tą po prostu pokusę banku centralnego, aby po prostu zwiększyć podaż pieniądza dla własnych korzyści. Gdzie w przypadku pieniądza towarowego po prostu takich pokus nie ma. To wszystko jest w zasadzie regulowane przez gospodarkę rynkową. Dobrze, więc tutaj jeszcze krótko, Łukasz też to poruszał, ale jeszcze dla podkreślenia, ponieważ bardzo często teraz przejawiają się kryptowaluty, które w zasadzie są na razie najbliższym, co mamy, jeśli chodzi o konkurencję pieniędzy na rynku. Jednak problem jest w samej specyfikacji, to znaczy nie możemy jeszcze nazwać kryptowalut pieniądzem. One posiadają pewne zalety pieniądza towarowego, takie jak na przykład ograniczona podaż. Tak jak na przykład w Bitcoinie mieliśmy jasno zdefiniowane reguły, jak będzie się zmieniać podaż pieniądza i w zasadzie nie wzrośnie ona nam tak jak podaż pieniądza po prostu pustego. Ale niestety przejawia Bitcoin pewien brak stabilności, ponieważ wciąż jest uważany raczej za aktywo spekulacyjne. To jest środek wymiany, ale nie pieniądz. Również z tego względu, że nawet jeśli wykonamy jakąś transakcję w Bitcoinie, na przykład istnieją miejsca, w których można na przykład coś kupić, zrobić zakupy spożywcze za Bitcoina. Jednak problem jest taki, że nawet jeśli ktoś sprzedaje dane towary za Bitcoina, to nie jest tak, że rozlicza wszystkie pozostałe transakcje, to znaczy kupuje czynnik produkcji za tego Bitcoina. W związku z tym, dopóki to nie będzie funkcjonować raczej w takim całościowym obiegu przez cały proces produkcji, ciężko mówić o tym, żeby było to wykorzystywane jako pieniądz. I właśnie nie jest wykorzystywane też w planowaniu gospodarczym również dlatego, że brakuje po prostu mu stabilności. Ten rynek jeszcze nie jest dostatecznie głęboki. Dobrze, tutaj też lekka powtórka właśnie odnośnie wykładu Łukasza. W zasadzie skąd się wziął pieniądz? Znaczy, żeby powstał pieniądz, musieliśmy mieć pewną podwójną zbieżność potrzeb. To znaczy, jeśli ktoś ma teleskop, a chce rybę, to nie jest tak, że on szuka rybaka, który lubi obserwować gwiazdy, tylko najprawdopodobniej poszuka na rynku kogoś, kto kupi ten teleskop, czy w zasadzie wymieni ten teleskop za coś trzeciego, na przykład skórę bizona, bo okaże się po prostu, że ludzie cenią skórę bizona tylko dlatego, że inni ludzie jej chcą. W związku z czym rośnie wartość skóry bizona wynikająca z tego, że jest po prostu bardziej wymienialna, jest bardziej zbywalna. I stopniowo takie dobra zaczynały być pierwszymi pieniądzami. To były najróżniejsze rzeczy. Na początku to były jakieś płacidła, muszelki, właśnie skóry często były wykorzystywane. Dopiero potem, ze względu na swoje sprzyjające właściwości, metale zaczęły być używane jako pieniądz. I warunkiem w zasadzie tego, żeby nazwać coś pieniądzem, jest jego powszechna akceptowalność. I warto może nadmienić, że istnieje pewna alternatywna teoria, ponieważ Menger właśnie wyszedł od tego, że pieniądz powstał spontanicznie. Właśnie przez to, że ludzie zauważyli, że jedne dobra są po prostu bardziej potrzebne innym, tylko ze względu na to, że mogą wymienić je na coś innego. W związku z tym powstała alternatywna teoria Grebera, który na przykład twierdził, że to wcale nie było tak. Pieniądz powstał w zasadzie przez to, że ludzie
zaczęli się rozliczać niejako długiem. To znaczy powstała najpierw transakcja dłużna. Udzielano jakiegoś kredytu, tylko barterowego. Jednak problem z tą teorią jest taki, że w zasadzie to jest jedyna różnica, to jest między transakcją spoda terminową. To znaczy mamy transakcję terminową, której rozliczenie również nadejdzie i której również będzie trzeba ją jakoś spłacić i najprawdopodobniej innym towarem, w związku z czym musi być jakiś przelicznik wymienny pomiędzy dwoma towarami, co już przybliża nas do tego, że powstaje po prostu na rynku pieniądz. I warto tutaj jeszcze pokrótce wspomnieć o teoremacie regresji Misesa, który właśnie też dotyczy pieniądza. Czyli na przykład cofając się każdego dnia w tył, dojdziemy w końcu do momentu, kiedy ludzie na przykład zaczęli kupować dane dobro tylko ze względu na to, że właśnie tak jak u Mengera, że jest ono po prostu bardziej zbywalne. W związku z tym cofając się w tył, widzimy coraz mniej tej wartości wymiennej, a coraz więcej użytkowej. Po prostu w którymś momencie doszedł dodatkowy czynnik wartości dla każdego dobra, którym była ta wartość wymienna. W związku z czym na przykład widać, że w pewnym momencie złoto w zasadzie przestało być cenione za swoją wartość użytkową, a zaczęło wyłącznie za wartość wymienną. Więc jeszcze pokrótce, jak już mamy pieniądz funkcjonujący w tym krwiobiegu gospodarczym, to jeszcze warto wspomnieć, dlaczego pieniądz jest taki ważny. Znaczy, jest szereg zjawisk, które wpływają w zasadzie na funkcjonowanie pieniądza w obiegu. Jednym z najważniejszych z nich jest efekt Cantillona. To jest tak zwany efekt pierwszej rundy. O co tutaj chodzi? Możemy sobie wyobrazić, że na przykład NBP nagle organizuje loterię, w której dopisze wygranemu 1 000 000 000 złotych na przykład na koncie. No i efekt będzie inny w zależności od tego, do kogo ten 1 000 000 000 trafi, albo nawet 1 000 000 000 złotych, dowolna kwota. Jeśli trafi na przykład, nie wiem, na multimiliardera, to zapewne zainwestuje może on te pieniądze w akcje, ceny akcji wzrosną. Później firmy, których akcje zostały zakupione, otrzymają ten zastrzyk gotówki, w związku z czym na przykład je zainwestują, albo na przykład zwiększą produkcję, albo na przykład przeznaczą te środki jeszcze na inny cel. Mogą wypłacić dywidendy na przykład właścicielom. Inny efekt natomiast będzie, jeśli na przykład ten 1 000 000 000 trafi, nie wiem, powiedzmy do szarego obywatela. Może na przykład on kupi kilka domów, w związku z czym ceny nieruchomości wzrosną. Potem w zasadzie ten impuls pieniężny będzie wędrował od deweloperów dalej poprzez na przykład rozpoczęcie nowych budów. Innymi słowy, to, gdzie wstrzykujemy pieniądz, ma znaczenie, ponieważ pierwsze osoby są tego beneficjentami, kupują jeszcze wszystko po starych cenach. To znaczy ceny jeszcze nie zdążyły dostosować się do zwiększonej podaży pieniądza. Natomiast i dzieje się to ze szkodą dla osób, do których ten impuls pieniężny dotrze na końcu, ponieważ oni zaobserwują wcześniej wzrost tych pozostałych cen, zanim dotrze do nich ta zwiększona po prostu podaż pieniądza. Ważne jest już tutaj w przypadku pieniądza pewne zjawisko iluzji pieniężnej. To znaczy może na przykład nie dostrzeżemy tego, jaki jest rzeczywisty wskaźnik na przykład inflacji i błędnie postrzeżemy to jako wzrost naszej zamożności. Znaczy w przypadku, gdy na przykład nagle okaże się, że jesteśmy 20% bogatsi, a nie jesteśmy świadomi tego, że to tak naprawdę ma odzwierciedlenie w tym, że również 20% niedługo wszystko wzrośnie, ceny wszystkiego, nasze zachowania będą inne. Możemy na przykład zwiększyć swoją konsumpcję, wydać w zasadzie na przykład na nowy samochód, gdy wiedząc, jak sytuacja wygląda, podjęlibyśmy inne decyzje. Kolejną rzeczą jest też niepełna informacja, która w zasadzie ma też związek z pierwszym. To znaczy ważne jest to, na ile jesteśmy przede wszystkim świadomi tego impulsu, świadomi tego w zasadzie na przykład jaka jest inflacja, a także powstaje tutaj też pewien problem niepełnej informacji w stosunku do transakcji przeszłych. Ponieważ możemy sobie na przykład wyobrazić, że po wprowadzeniu, gdyby banki wiedziały, że na przykład będzie wprowadzony kredyt 2% albo wakacje kredytowe, może na przykład udzieliłyby kredytów po wyższym oprocentowaniu, podwyższając własną marżę. Ale nie miały tej informacji wtedy. Kolejne rzeczy już pokrótce to właśnie jest też coś takiego jak koszty menu. To znaczy nawet na przykład właściciel restauracji
obserwując wzrost cen, może na przykład nie chcieć od razu poprawić wszystkich cen, które wiąże się z tym, że na przykład trzeba wydrukować wszędzie nowe cenniki, co też jest jakimś kosztem. W związku z czym, jeśli ten wzrost cen nie jest duży, może on poczekać z tym, aż do pewnego momentu, zanim to zrobi ze względu na wymagane poniesienie dodatkowych kosztów. No i kolejną rzeczą są też interwencje rządowe, czyli na przykład właśnie wprowadzanie tych wszystkich regulacji dotyczących pieniądza. Na przykład wspomniany kredyt 2% może być też pewną interwencją rządową, ponieważ wpływa na cały sektor bankowy. Dobrze, więc teraz było już w zasadzie dużo pieniądza, to teraz w zasadzie jak mierzymy tę wartość pieniądza? Najczęściej przywołuje się wskaźnik CPI, który w zasadzie bada zmiany koszyka dóbr i usług. Ma to swoje zalety i wady. Znaczy, zaletą jest to, że nagle sprowadzamy całą inflację występującą w gospodarce do jednej liczby, która jest łatwo interpretowalna. W związku z tym na przykład wszystkie negocjacje płacowe będą się zaczynały pewnie od spojrzenia na wskaźnik inflacji. Wszyscy w zasadzie to rozumieją. Jest to dosyć proste i intuicyjne do zrozumienia. Jest też to pewnym przybliżeniem rzeczywiście wysokości inflacji i ułatwia po prostu też właśnie to kalkulowanie, jeśli możemy wliczyć inflację na przykład w przyszłe plany, czy na przykład wziąć pod uwagę przy tworzeniu nowych umów kredytowych. Natomiast jest związany z tym szereg wad. To znaczy, jeśli się na przykład zastanawialiście, dlaczego obecnie banki centralne stosują w zasadzie 2-3% inflacji, różnie w zależności od banku centralnego, znaczy naszym celem jest osiągnięcie inflacji na tym poziomie, to po pierwsze uznano, że niewielka dodatnia inflacja jest niezauważalna dla konsumentów, w związku z czym można ten wskaźnik tak wyrazić. A po drugie, jeszcze jest pewnie dodatnie obciążenie inflacyjne. To znaczy przyjmuje się, że tak naprawdę publikowana inflacja może być niewiele wyższa od rzeczywistej inflacji. Co wiąże się z tym, że na przykład widząc, że dane dobro drożeje, część osób zmieni kompozycję swojego koszyka. Jest pewien efekt substytucyjny. Na przykład jeśli mamy Coca-Colę i Pepsi i nagle Pepsi zdrożeje o 50%, a cena Coca-Coli zostanie bez zmian, to ciężko sobie wyobrazić, żeby ludzie na przykład, którzy do tej pory kupowali Coca-Colę, nagle nie przerzucili się na Pepsi. Ale w koszyku inflacyjnym w zasadzie nie będzie to ujęte. Czyli na przykład w koszyku, który składałby się 50% z tego, 50% z tego, nagle inflacja by wynosiła 25%. Gdy rzeczywista byłaby niższa ze względu na ten efekt substytucyjny. Drugą rzeczą, którą się podnosi, to jest to, że nie ujmuje się w takim koszyku też zmiany jakości dóbr. To znaczy może być tak, że na przykład cena dobra się nie zmieniła, mamy zerową inflację, ale zmieniła się jego jakość. Na przykład na skutek polepszenia procesów produkcyjnych czy dostępności zasobów na przykład poprawia się jakość danego produktu. W tym przypadku mamy do czynienia tak naprawdę z rzeczywistą deflacją, ponieważ za tę samą cenę nabywamy lepsze dobro. Ale nie da się tego w prosty sposób też ująć w koszyku inflacyjnym. No i wiadomo, już pomijając rzeczy takie jak na przykład robienie koszyka dóbr oparte współczynniki. Na przykład obecnie dosyć sporą częścią koszyka dóbr są ceny żywności. I tam 24%. 6% to w zasadzie ceny mięsa. No i łatwo sobie wyobrazić, że są wegetarianie i weganie, którzy na przykład nie dostrzegą wzrostu cen mięsa, ponieważ po prostu go nie spożywają. Ale mimo wszystko jest ono odzwierciedlone właśnie w tym koszyku dóbr i usług, który w zasadzie ma za zadanie mierzyć inflację. I coraz częściej się też podnosi, zwłaszcza w polityce pieniężnej, że może tak naprawdę warto zmodyfikować trochę to spojrzenie, ponieważ szczególnie po kryzysie 2007-2008 zapewne widzieliście, że wzrosło skokowo podaż pieniądza, ale nie było inflacji CPI. I w zasadzie dużo osób tłumaczyło to tym, że ta inflacja została po prostu na rynku aktywów. To znaczy wzrosły gwałtownie ceny akcji przez wzrost podaży pieniądza. W związku z czym coraz częściej podnosi się, że może warto by dorzucić tak naprawdę jakieś monitorowanie cen aktywów, ponieważ ustrzeże nas to przed potencjalnymi bańkami na tym rynku i bolesnymi kryzysami w efekcie. Dobra, to teraz przechodząc do części dotyczącej bankowości, ponieważ jak już mamy ten pieniądz, to ciągle trzeba go gdzieś deponować. Więc mamy rozróżnienie właśnie depozytu prawidłowego i nieprawidłowego.
Znaczy, prawidłowy dotyczy rzeczy oznaczonych co do tożsamości. Na przykład idziemy do szatni, oddajemy płaszcz. Gdy przedstawiamy bilecik, aby otrzymać swój płaszcz z powrotem, znaczy, nie będziemy usatysfakcjonowani, jeśli szatniarz wyda nam inny płaszcz. Chcemy dokładnie tego samego płaszcza, który zdeponowaliśmy. Natomiast w depozycie nieprawidłowym, taki jak na przykład właśnie depozyt pieniężny, czy depozyt dotyczący na przykład pszenicy, ropy, gazu, nie oczekujemy tego, że dostaniemy dokładnie te same jednostki, które zdeponowaliśmy, tylko takie same co do gatunku. W związku z tym jest to depozyt nieprawidłowy. Bankowość funkcjonuje właśnie w oparciu o ten depozyt nieprawidłowy. I jakie ma to implikacje? Otóż, jeśli deponujemy pieniądz, bank ma również wtedy roszczenie do wypłaty takiej samej liczby pieniądza na żądanie. Jednak bank zauważył, że to nie jest tak, że ludzie nagle decydują się wypłacić wszystkie środki, które złożyli w tym banku. W związku z czym zauważyły tutaj pewną okazję do zarobku. Część tych środków można udzielić w formie kredytu innym ludziom, ponieważ tak naprawdę ta osoba, która to zdeponowała, nie zgłosi się od razu po całą kwotę. I tak w zasadzie funkcjonuje rezerwa cząstkowa. Dobrze, to na prostym schemacie. Mamy deponenta, załóżmy, Łukasz deponuje 100 jednostek pieniężnych w banku i na szaro są kwoty, które bank zdecydował się po prostu zatrzymać, bo stwierdził, że na przykład Łukasz w ciągu najbliższego czasu nie podejmie więcej niż w zasadzie 10 jednostek pieniężnych. W związku z tym udziela kredytu na 90 jednostek pieniężnych, na przykład Dawidowi. W związku z czym Dawid otrzymał ten kredyt i na przykład również deponuje te pieniądze i bank stwierdził, że na przykład Dawid ma te 90 jednostek pieniężnych udzielonego kredytu, nie wydaje ich od razu i stwierdził, że musi zatrzymać z tej kwoty tylko 9 jednostek pieniężnych, po tyle się Dawid zgłosi i może udzielić następnego kredytu na 81 jednostek pieniężnych. I tak dalej, i tak dalej. W zasadzie jest wiele czynników, które decydują, jak dużo bank z każdego depozytu decyduje się zatrzymać. Ale co jest istotne, to to, że z tych 100 jednostek pieniężnych, które zdeponował Łukasz, tak naprawdę w gospodarce będzie wielokrotnie więcej jednostek pieniężnych. To jest tak zwana właśnie zdolność do kreacji pieniądza banku, który na podstawie innych depozytów może kreować kolejne i jest to pewien przywilej systemu bankowego. Dobrze, to teraz wiemy, że bank może kreować pieniądz na podstawie zdeponowanych depozytów, więc dlaczego to nie jest, dlaczego istnieją pewne granice tego, jak wiele w zasadzie wykreuje? Pierwszą z nich jest pewne zagrożenie utratą rezerw. To znaczy nawet w przypadku pogłoski, że bank jest niewypłacalny, że nie jest w stanie spłacić po prostu wszystkich deponentów, mogą utworzyć się wielkie kolejki przed bankiem, ponieważ przestraszeni ludzie nagle będą chcieli wypłacić te wszystkie pieniądze w gotówce z uwagi na to, że później może się okazać, że nie będą spłaceni. I to jest właśnie run na bank, to jest niejako samospełniająca się przepowiednia, ponieważ gdyby wszyscy ci ludzie nie ulegli panice, najprawdopodobniej bank zachowałby płynność. Ale ponieważ nie ma na koncie tylu środków, żeby sprostać wszystkim wypłatom na żądanie, bank upada ze względu na brak płynności, ale nie brak wypłacalności. Kolejną rzeczą jest właśnie to, że banki również boją się utraty płynności ze względu na niedopasowanie tych terminów zapłatalności. To znaczy każdy raczej zauważy, że jest pewien problem, jeśli kredyty hipoteczne finansuje się tylko i wyłącznie z depozytów na żądanie. Załóżmy, że bank w pasywach ma właśnie w źródłach finansowania same depozyty na żądanie, w związku z czym w każdym momencie może się zgłosić do niego chmara ludzi chcących wypłacić swoje pieniądze, a po aktywach ma same kredyty hipoteczne, które wiadomo, że najprawdopodobniej przez 20-30 lat nie zostaną w całości spłacone. Jest to dosyć ryzykowny sposób funkcjonowania, w związku z tym bank nie będzie najprawdopodobniej chciał aż tak ryzykować. Kolejną rzeczą jest to, że istnieją pewne ograniczenia też popytu na kredyt zgłaszany przez podmioty gospodarcze, czy ich zdolność kredytową. Znaczy, mogą istnieć pewne opory przed tym, aby bank udzielił kredytu osobie, która uważa, że po prostu nie ma zdolności kredytowej. No bo nie odzyska wtedy po prostu swoich pieniędzy. Kredyt zostanie niespłacony, więc to też dla niego nie jest żaden zarobek. I kolejną rzeczą są regulacje finansowe. To znaczy, obecnie banki muszą trzymać też pewne rezerwy kapitałowe. Na przykład istnieje między innymi rezerwa obowiązkowa trzymana na rachunku w banku centralnym przez banki, która też odpowiada pewnemu procentowi zdeponowanych rezerw. Dobrze, to teraz
akurat jeśli chodzi o austriackich ekonomistów, to funkcjonują takie dwa odrębne podejścia. To znaczy mamy do czynienia ze zwolennikami tak zwanej wolnej bankowości, czyli wyobraźmy sobie, że banki konkurują między sobą i w zasadzie nie ma jakiegoś sztywnego ograniczenia, na przykład ile rezerw mogą trzymać. To wszystko podlega w zasadzie zasadom konkurencji. Nie mają jakichś specjalnych innych ograniczeń w tym zakresie. Drugi obóz to bankowość przy 100% rezerwie, czyli zakładamy, że w zasadzie deponując 100 zł w banku, bank nie może z tym nic zrobić, jeśli to jest po prostu depozyt na żądanie. Może coś z tym zrobić, jeśli zdecydujemy się na przykład złożyć depozyt terminowy, czyli decydujemy się złożyć depozyt na przykład na 3 lata, depozyt terminowy, w związku z czym bank wtedy może użyć tych pieniędzy, ponieważ zrzekamy się siły nabywczej i udzielić komuś kredytu na 3 lata, ponieważ będzie on spłacony w momencie, kiedy ten depozyt będzie wymagalny. W związku z czym w systemie wolnej bankowości, ponieważ banki mogą dalej korzystać z tego przywileju kreacji pieniądza, będzie zapewne ta podaż zwiększona również. A bankowość przy 100% rezerwie nie może kreować pieniądza, wszystko funkcjonuje w oparciu tylko i wyłącznie o zasoby, które są zgromadzone i również najprawdopodobniej, wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcąc udzielić kredytu, najprawdopodobniej bank będzie musiał wprowadzić pewną opłatę za przechowywanie środków pieniężnych na depozytach na żądanie, ponieważ nie będzie miał z nich żadnego zysku. Ponieważ obecnie na przykład w zasadzie te opłaty są niewielkie albo wręcz żadne na depozytach na żądanie, głównie z tego względu, że bank może użyć tych środków, żeby udzielić kredytu. W związku z czym jest w stanie na nich zarobić. W sytuacji 100% rezerwy najprawdopodobniej mielibyśmy do czynienia z pewną opłatą składową za przechowywanie środków. Co jeszcze warto podkreślić, to generalnie przy 100% rezerwie raczej mielibyśmy niewielkie ryzyko utraty płynności przez bank, ponieważ wszystko byłoby finansowane, zapadalność i wymagalność odpowiadałyby w zasadzie sobie. W związku z czym sektor bankowy podlegałby tym samym fluktuacjom jak każdy inny sektor. Upadłości się zdarzają, jednak nie są one systemowe. Upadłość jednego banku nie pociągnie za sobą upadłości drugiego banku. Sytuacja jest trochę inna w systemie wolnej bankowości, ponieważ jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że pogłoska o niewypłacalności jednego banku może pociągnąć za sobą to, że ludzie w innych bankach też stwierdzą, że może warto wypłacić swoje pieniądze. W systemie wolnej bankowości nie ma tyle środków, żeby spłacić wszystkich deponentów, natomiast w przypadku takiej paniki przy bankowości przy 100% rezerwie możemy sobie łatwo wyobrazić, że po prostu bank jest w stanie spełnić wszystkie swoje roszczenia, ponieważ są oparte tylko i wyłącznie kredyty są oparte tylko i wyłącznie na depozytach terminowych, których i tak wtedy nie można wypłacić. Dobrze, to jeszcze krótko o miarach pieniądza. One są publikowane przez banki centralne. Warto podkreślić, że definicja tych miar pieniądza różni się znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami. Tutaj jest w zasadzie definicja NBP, jednak natomiast definicja Fedu różni się nieznacznie. Na przykład depozyty terminowe w terminologii Fedu zostały przesunięte w 2020 roku do M1, gdzie u nas widzimy, że depozyty terminowe do 2 lat są już na przykład w M2. Więc w zasadzie bank centralny publikuje te różne miary pieniądza, które pomagają nam też zrozumieć na przykład, jaka jest nasza baza do kreacji pieniądza oraz jaki jest rozmiar tej kreacji pieniądza. No w zasadzie mierzyć wszystko to, co znajduje się w gospodarce, co uważane jest za pieniądz. I każda kolejna miara siedzi w poprzedniej, to znaczy najwęższą miarą jest M0, na którą składa się gotówka w obiegu i depozyty banków komercyjnych w banku centralnym. M1 jest szersze, zawiera gotówkę w obiegu i depozyty bieżące i tak dalej, aż do dołączenia na przykład właśnie tych depozytów terminowych, czy operacji z przyrzeczeniem odkupu, czyli operacji repo, które czasowo również też mogą zwiększyć podaż pieniądza. Dobrze, to jeszcze krótko, bo generalnie ekonomiści austriaccy Salerno i Rothbard opracowali coś, co nazywa się true money supply. Znaczy stwierdzili, że może po prostu te agregaty pieniężne nie dają prawdziwej informacji o tej podaży pieniądza i doszli do wniosku, że może warto by było stworzyć miarę opartą właśnie
na wyłączeniu przede wszystkim środków terminowych. W zasadzie ta miara jest dosyć podobna do agregatu M2, z tym, że wyłączone są właśnie depozyty terminowe wszelkiego rodzaju, wyłączone są właśnie fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego. I warto tutaj podkreślić, że o ile true money supply nie jest jakoś powszechnie używane, o tyle na podobnej zasadzie Fed amerykański publikuje dane dotyczące money of zero maturity, które w zasadzie ma reprezentować podobną ideę. To znaczy pozbywamy się wszystkiego, co jest terminowe, żeby podać obecną podaż pieniądza bez tego rynku czasowego. I dlaczego te agregaty pieniężne są w ogóle ważne? Ponieważ tutaj, co jest dosyć banalnym związkiem, mamy pewną zależność między podażą pieniądza a inflacją. Znaczy intuicyjnie spodziewamy się, że większa podaż pieniądza spowoduje większą inflację. Ale to zależy od wielu czynników. Między innymi właśnie, gdzie ten pieniądz trafi, co było omawiane przy efektach Cantillona. To znaczy, jeśli ktoś, do kogo trafi ten zastrzyk pieniężny, decyduje się nie wydawać pieniędzy od razu, możemy się spodziewać, że ta inflacja się nie zmieni. Natomiast jeśli całość wykreowanych pieniędzy trafi na konsumpcję, możemy spodziewać się analogicznego wzrostu inflacji. Jest też pewna odwrotna zależność między podażą pieniądza a stopami procentowymi. Im większa stopa procentowa, znaczy im większa podaż pieniądza, tym ten pieniądz niejako możemy postrzegać jako tańszy, w związku z czym spada też stopa procentowa. I polityka pieniężna z reguły stara się właśnie aktywnie wpływać na wielkość właśnie podaży pieniądza. I teraz tak dla zobrazowania, o czym mowa. Tutaj mamy porównanie agregatów M1 i M2 z amerykańskiego Fedu. No i dosyć tutaj pewnie zastanawiacie się nad tym, dlaczego ten skok w agregacie M2 jest mniejszy niż na agregacie M1. Oczywiście mogłoby to być spowodowane pewnym przesunięciem w kategorii, w która jest zaliczana na przykład do M1, ale wcześniej do M2, a została przesunięta do M1. Na przykład ludzie zmienili swoje preferencje i właśnie z jakichś depozytów terminowych zaczęli więcej trzymać na rachunkach na żądanie. No ale to się okazuje, że w tym wypadku akurat tłumaczenie jest trochę inne. Otóż w listopadzie 2020 roku Fed zmienił definicję agregatów monetarnych. Znaczy obecnie na przykład wszystkie te depozyty terminowe wliczają się do M1. Czyli dokładnie w momencie tego wielkiego skoku zmieniliśmy definicję agregatu, w związku z czym trochę trudniejsze staje się zobaczenie realnej skali wzrostu agregatu M1 sprzed zmiany definicji. Teraz w zasadzie reprezentują oba agregaty dosyć podobne poziomy. Tak, i tutaj jeszcze krótkie porównanie pomiędzy właśnie agregatem M2, a jeszcze Money of Zero Maturity, które już w zasadzie nie jest dłużej podawane. Czyli przypomnienie właśnie, to jest w przybliżeniu agregat monetarny M2, usuwając z niego te wszystkie w zasadzie depozyty terminowe, żeby dostać wszystkie pieniądze, które są płatne, mogą być płatne po prostu w tym momencie. No i tutaj widać też dosyć znaczny skok w pieniądze, jednak to nie jest rzeczywiście tak, że te dane jakoś znacznie odbiegają od agregatu M2. I to by było na tyle z mojej strony. I dziękuję za uwagę. I zapraszam do zadawania pytań. Ja mam takie pytanie, bo nam się wydaje, że dolar istnieje i będzie istniał, ale tak w historii gospodarczej to nigdy się nie spotkałem, żeby pieniądz papierowy przetrwał dłużej niż 50-100 lat. Czy pani zna jakiś kraj, gdzie taki pieniądz papierowy do XX wieku przetrwał? Znaczy, w zasadzie ciężko by też było odnosić to do sytuacji Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli by taki istniał, bo jednak mamy dosyć inną sytuację emitenta. Teraz nawet dolar Stanów Zjednoczonych jest uważany za walutę rezerwową wielu banków centralnych, więc ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której to zaufanie nagle by się przede wszystkim załamało do niego. Jednak wracając do osi pytania, nie kojarzę jakiegoś kraju, w którym by to przetrwało. Być może gdzieś w gospodarkach adriatyckich ze względu na wcześniejsze wynalezienie pieniądza papierowego, ale tutaj ciężko stwierdzić, ponieważ pieniądz papierowy w nowoczesnych gospodarkach jest wciąż dosyć nowym wynalazkiem. Tak naprawdę przecież zerwano jeszcze w zeszłym stuleciu z standardem złota ostatecznie, ponieważ wcześniej funkcjonował standardy sztabowo-złoty, dewizowo-złoty, system z Bretton Woods i dopiero od niedawna zerwaliśmy z tym całkowicie, więc co z tego wyjdzie, jeszcze się okaże.
jak na razie widać, że w zasadzie i tak najbardziej stabilną walutą okazuje się mimo wszystko dolar, ponieważ nawet widać to w gospodarkach, które zostały poddane hiperinflacji, najczęściej rozwija się na czarnym rynku transakcje w dolarze. Czyli widać, że wciąż jeszcze to zaufanie do tego emitenta jest, mimo że ten pieniądz nie jest tak naprawdę poparty żadnymi realnymi towarami. Czy mamy na świecie aktualnie jakikolwiek bank, nawet spośród komercyjnych, który działałby na zasadach rezerwy pełnej? Ciężko mi sobie wyobrazić, tutaj też przywołanych myślicielach, zwolennikach, raczej podnoszono to w drugą kwestię, że w systemie na przykład wolnej bankowości, która funkcjonowała w Kanadzie czy na przykład w Szkocji, ten banki trzymywały stosunkowo duży odsetek rezerw, tam nawet dochodziło 70-80%. Więc raczej były przykłady na to, że w systemie wolnej bankowości to pokrycie rezerw byłoby wyższe niż jest obecnie, ale nie jestem w stanie podać przykładu na to, czy istnieje rzeczywiście bank, który stosował 100% rezerwę. Po prostu ta pokusa kreacji pieniądza mogła być zbyt wielka, zwłaszcza że banki centralne to jest w zasadzie względnie też nowy względem historii gospodarczej wynalazek. Wcześniej mieliśmy do czynienia z konkurencją bankową. No jak można zauważyć, jeśli jakiś bank utrzymywałby 100% rezerwę, gdzie inne banki zaczynają ekspansję, nagle te banki prowadzące ekspansję stają się bardziej dochodowe. W związku z czym istnieje pokusa, aby coraz więcej banków również decydowało się o udzielenie dodatkowych kredytów, ponieważ po prostu stają się one mniej zyskowne względem pozostałych, co też może niejako wypierać je z rynku. A ja tak się jeszcze zastanawiam, gdyby banki nie mogły kreować, banki i rządy nie mogły kreować tak pieniędzy i te kredyty nie byłyby takie powszechne, i dodatkowo jeszcze powiedzmy mielibyśmy oparcie pieniądze w złocie, to co wtedy na przykład z mieszkaniami? No bo na samochód można odłożyć, ale mieszkanie trochę więcej kosztuje i historia pokazuje przykłady, co się wtedy działo. Znaczy ja bym w sumie odwróciła trochę to pytanie, bo zakładając, że nie ma kreacji pieniądza, to w zasadzie czy nie byłoby po prostu tak, że te mieszkania nie byłyby po prostu tańsze? No bo generalnie patrząc na to, na co udzielane są kredyty konsumpcyjne, raczej prawie wszystko ląduje po prostu w nieruchomości. W związku z czym widać też było to po tym, właśnie już wracając po raz kolejny do tego przykładu, kredyt 2%, czyli po prostu mamy dostępny tańszy kredyt i widać po prostu, jak się po tym zachowały ceny nieruchomości. To znaczy, że jest dosyć istotne przełożenie pomiędzy po prostu wielkością kredytu, a więc kreacją pieniądza, a ceną nieruchomości. W związku z tym jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że po prostu więcej nieruchomości zostałoby kupowane za gotówkę z tego względu, że byłyby one po prostu tańsze w tym zakresie. Dobrze, to w takim razie dziękuję za uwagę i teraz chyba obiad, tak?